tej strony Smart Tester. Dzisiaj zapraszam Was na unboxing smartfona Lenovo K5. Zanim jednak weźmiemy się za przecięcie plomby, rzućmy okiem, co to za urządzenie. Jak widzicie, na froncie znajduje się jego zdjęcie. Napis na dole informuje zaś nas, w jakim wariancie kolorystycznym kupiliśmy urządzenie. Zobaczmy teraz, co znajduje się na innych bokach pudełka. Z tyłu znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje o tym smartfonie. W środku znajdziemy aż 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 415, wsparty pomocą 2 GB pamięci RAM. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android wraz z autorską nakładką od Lenovo VIPY. Niestety, choć Android 7.0 już za progiem, to telefon nadal działa pod kontrolą Androida 5.1. Lenovo K5 ma ekran o przekątnej 5 cali i rozdzielczości HD. Został on wykonany w technologii IPS, co na pewno zagwarantuje nam bardzo ładne i żywe kolory. Do dyspozycji użytkownika oddano 16 GB pamięci wraz z możliwością rozszerzenia jej o kolejne 32 GB za pomocą karty microSD. Standardowo sprawdzimy jednak, czy umożliwia ono rozszerzenie pamięci o większą ilość. Smartfon posiada dwa aparaty. Tylny o rozdzielczości 13 megapikseli, wspomagany diodą LED oraz przednią kamerkę o rozdzielczości 5 megapikseli. Tradycyjnie dla Lenovo smartfon obsługuje dwie karty SIM, co jednak jest rzadko spotykane. W tym przypadku dwie karty działają równolegle i obie są cały czas aktywne. Obudowa smartfona została wykonana z aluminium, co jednak niezwykle rzadko spotykane w tym przypadku. Nadal istnieje możliwość samodzielnej wymiany baterii o pojemności 2750 mAh. Lenovo K5 zostało wyposażone w stereofoniczne głośniki wspierające technologię Dolby Atmos. Ale dość już tych suchych specyfikacji. Zabierajmy się do właściwego rozpakowania urządzenia. Od razu po uchyleniu wieka pudełka naszym oczom ukazuje się sam smartfon wsadzony już do ochronnego etui. Jest to bardzo miłym akcentem, zwłaszcza, że najpopularniejsi producenci sprzętu nie dodają go w zestawie. Na razie odłóżmy go jednak na bok i zobaczmy, co jeszcze producent przygotował w zestawie dla kupującego. Jak widzicie, w zestawie znajduje się również folia dedykowana dla tego modelu. Uchylmy teraz fałszywe dno i zobaczmy, co jeszcze znajduje się w tym bogatym zestawie. Jak widzicie, wysuwają nam się tutaj z tej podwójnej szufladki wszystkie papierki, czyli szybki start od Lenovo, gwarancja, a także informacje o bezpieczeństwie. W pudełku oprócz samego telefonu znajdziemy wspomnianą wcześniej baterię, którą zaraz wsadzimy do smartfona, biały kabel USB, zapakowany w foliowy, mleczny woreczek, który umożliwi nam ładowanie telefonu i synchronizację danych razem z komputerem. Ładowarkę sieciową, również białą, tak jak wszystkie akcesoria. A także oczywiście białe słuchawki. Zaraz im się dokładniej przyjrzymy. Niestety, chociaż Lenovo firmuje to urządzenie jako telefon dla audiofilii, to w zestawie nie znajdziemy słuchawek najlepszej jakości. Są to zwykłe, prawdopodobnie najtańsze słuchawki, nie dokanałowe, a douszne, czyli takie, które oferują znacząco gorsze wyciszenie i co za tym idzie, gorszą jakość dźwięku. Szkoda, że w telefonie za prawie 1000 zł, którego flagową cechą jest świetna jakość dźwięku, nie postarano się bardziej. Dla większości audiofilii prawdopodobnie nie będzie to jednak problem, ponieważ każdy z nich posiada już o wiele lepsze słuchawki. Kolejnym minusem tego zestawu jest niezwykle krótki i nie najbardziej nowocześnie wyglądający kabel USB, bo ma on zapewne około 1 metra długości, a także jego design nie powala. Jest on zbyt kanciasty. Jak widzicie, w zestawie dołączona jest ładowarka 1,5 ampera. Nie jest to wprawdzie największa wartość, jaką spotkałem w smartfonach, jednak jest to i tak całkiem dużo. Przejdźmy już jednak do samego telefonu. Pierwszym, co na pewno rzuca się w oczy, są dwa duże grille głośników wraz z napisem Dolby. Przód urządzenia zaś, a dokładniej folia na niego naklejona, informuje nas o najważniejszych cechach tego urządzenia.
Zapraszam Was do kolejnych filmów, które ukażą się już niedługo na moim kanale i przybliżę Wam najważniejsze cechy tego urządzenia. Zatem nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. A jeżeli ten film Wam się podobał, to wyraźcie to proszę w komentarzu i dajcie łapkę w górę pod tym filmem. To naprawdę daje wielką motywację do dalszej pracy. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!